Gala wolontariatu to coroczna impreza, podczas której najbardziej wyróżniający się wolontariusze otrzymują nagrody. W tym roku przyznawano statuetki w kategorii wolontariatu młodzieżowego i osób dorosłych. Dzisiejsza impreza tak naprawdę to jest ukłon w kierunku tych wszystkich, którzy, jak usłyszeliśmy, dobrowolnie poświęcają swój cenny czas po to, żeby nieść pomoc innym. Cieszę się, że dzisiaj na tej gali jest tak dużo młodzieży, tak dużo dzieci, które no, powinniśmy zarażać tym, bo to jest naprawdę świetna idea. Wśród nagrodzonych statuetkami aniołów powiatu była Wiera Zgobik. Prowadzone przez nią koło wolontariatu Dzieci z Naroczyc pomaga m.in. lubińskiemu hospicjum. Pieniądze zbieramy, nie wystawiając ręce, żeby do puszek, tylko ja zawsze tłumaczę i to jest moja taka myśl przewodnia. Głowa do myślenia, ręce do pracy. I zbieramy wszystko, puszki, nakrętki, makulaturę. Wolontariuszem roku wybrano Elżbietę Michalak, która od 13 lat działa na rzecz osób niepełnosprawnych, ubogich i bezdomnych. W gali wzięli udział wolontariusze z powiatu lubińskiego.